Rekordów w panoramie ciąg dalszy. Ponad 700 przestępstw w ciągu miesiąca w jednym jedynym radiowozie drogówki w Busku-Zdroju. Zamontowany w nim podsłuch pokazuje jak na dłoni, że panowie policjanci na drogowe wyczyny kierowców patrzyli przez palce, nigdy bezinteresownie. O łapówkach jak z dowcipu i procesie całkiem na serio Justyna Majewska. Proces toczy się w Pińczowie, bo tylko w tamtejszym sądzie jest sala, która pomieści 44 oskarżonych. Część przyszła z adwokatami, więc tłum przekroczył pół setki. Nie było w nim dziennikarzy. Transmisja w środkach masowego przekazu wyjaśnień oskarżonych w sytuacji, gdy jeszcze nie odebraliśmy zeznań od świadków, mogłaby wpływać na swobodę ich wypowiedzi. Na sali praktycznie cały były Wydział Drogówki w Busku. Znaleźli się tu dzięki podsłuchowi zamontowanemu w radiowozie przez Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. Ten zarejestrował 767 przestępstw popełnionych w niewiele ponad miesiąc. Pozostali oskarżeni to są osoby, którym postawiono zarzuty wręczania korzyści majątkowych. Tego rodzaju przestępstwa są zagrożone karą od roku do 10 lat. Najbardziej pracowity policjant ma na koncie ponad 200 zarzutów. To laureat konkursu na policjanta ruchu drogowego. Oskarżeni przyjmowali łapówki nawet kilkuset złotowe, ale nie gardzili też chipsami, orzeszkami i butelką alkoholu. Po wykryciu afery ówczesny Wydział Drogowy w Busku-Zdroju przestał istnieć. Większość oskarżonych jest na emeryturze lub zasiłku. Wśród mieszkańców do dziś głośno o sprzedajnych policjantach. Każdy człowiek po swojemu coś myśli, prawda? No. A pan co myśli? No myślałem, że są bardziej rzetelni. Bardzo miłe chłopaki były. Ja do nich nie mam nic, po prostu ja ich bardzo cenię. 16 z 44 oskarżonych dobrowolnie poddało się karze. Zaproponowali dla siebie rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata oraz do 2000 zł grzywny. To ci, którzy dawali łapówki. Policjanci konsekwentnie nie przyznają się do winy. Justyna Majewska, Panorama.